Arkham Radio zaprasza do wysłuchania audycji. Nadszedł ten dzień, dzień wyborów. Młody chłopak, zaczesując włosy do tyłu, myślał, jak bardzo nie chce mu się uczestniczyć w tym całym teatrzyku. Pójście do lokalu wyborczego, postawienie krzyżyka przy jakimś nazwisku, potem wieczorne telewizyjne wiwaty, radości, a w końcu powrót do tego samego, niezależnie od wybranego kandydata. Ale przecież trzeba. To twój obywatelski obowiązek, powtarzał mu ojciec. Jak w tym kraju ma być lepiej, jeśli nie będziemy o sobie decydować? No my faktycznie mamy na to jakiś wpływ. Gdyby wybory mogły coś zmienić, to byłyby zakazane. To jego pierwsze wybory, a już nie ma ochoty brać w nich udziału. Zjadł śniadanie, usiadł na kanapie z telefonem w ręku i zaczął przeglądać codzienne wiadomości. Wirus, starcie militarne, nowe technologie, w kółko to samo. A on właśnie wkraczał w ten świat, dopiero co skończył szkołę. Co go dalej czeka? To są prawdziwe problemy, a nie to, na jaką mordę się zamieni morda, która dotąd udawała, że coś dla nas robi. Nie. Nie weźmie w tym udziału. Ale ojciec, dudniło mu gdzieś z tyłu głowy. Buntownicza strona wiecznie ścierała się w nim ze stroną, która bała się ojca niczym mały chłopczyk. Bała się jego twardej ręki i kabla od żelazka. Już niedługo. Znajdę coś własnego i odejdę. Już niedługo. Muszę jeszcze trochę zacisnąć zęby. Już niedługo. Pójdę tam, do tych pieprzonych urn, zagłosuję na byle kogo i wrzucę kartę. A jak ojciec zapyta, na kogo głosowałem, rzucę coś na odczepnego. Tak. Tak właśnie zrobię. No dobra. Czas ruszać. Wstał, ubrał się i wyszedł razem z rodzicami w kierunku najbliższego lokalu wyborczego. Na miejscu kręci się masa. Kolejki ludzi czekających na postawienie krzyżyka na kartce papieru są bardzo długie. Szum rozmów, śmiechy sąsiada rozmawiającego z ojcem, jak to będzie dobrze w kraju, jak już wygra jedyny słuszny kandydat, to wszystko przyprawiło go o solidny ból głowy. Dudnienie w skroniach stało się nie do zniesienia. Co się dzieje, kochanie? Zapytała matka, stojąca gdzieś obok. Wyjdź na zewnątrz, jeśli źle się czujesz. Tak zrobił. Wyszedł na świeże powietrze. Dudnienie lekko ucichło, ale skronie piekły żywym ogniem. Ojciec wyszedł do niego, zaczął coś mówić swoim gromkim głosem, ale on nie słyszał nic poza stłumionym bulgotem. Zrozumiał jednak po wyrazie twarzy ojca, że ten każe mu wrócić. Weszli razem do środka, była już ich kolej. Ludzie z komisji coś do niego mówili, ale ich też nie rozumiał. Podał swój dokument i odebrał kartę do głosowania. Kiedy siadał przy stoliku, dudnienie w skroniach znowu się nasiliło. Bulgot dookoła stawał się nie do zniesienia. Chrzanić to! Pomyślał, na dole listy na baz grał kilka liter bez ładu i składu, krotrgruljunc, i postawił przy nich krzyżyk. Złożył kartę, wrzucił do urny i wyszedł z lokalu. Dudnienie w głowie powoli ustało. Zauważył też, że rozumie słowa ludzi przy sobie. Widać, był to jakiś atak migreny. Nic groźnego. Reszta dnia przebiegała jak każda niedziela. Obiad u babci. Oczywiście, nie obyło się bez rozmów, na kogo to należało zagłosować. On nie pamiętał nawet, co na baz grał na karcie, więc na odczepnego przytakiwał, jak ktoś z rodziny zapytał, na kogo oddał swój jakże cenny głos.
Wrócili do domu późnym popołudniem. Miał jeszcze chwilę czasu, zanim zacznie się to pieprzone przeliczanie głosów. Zaczął przeglądać na telefonie portal społecznościowy z nudów i uwagę jego przykuło kilka relacji opisujących zasłabnięcia ludzi oddających głosy w lokalach wyborczych w różnych częściach kraju. Ludzie w większości młodzi, którzy pierwszy raz przyszli na wybory, uskarżali się na silne bóle głowy i zaburzenia słuchu, a zapytani na kogo głosowali, nie potrafili udzielić jasnej odpowiedzi. Jeden z reporterów rzucił żartobliwie, że pierwsze wybory na wielu wywierają silne emocje, a ostatnie wydarzenia i napięcie na świecie widać tylko to spotęgowały. Nie wiedział nawet, kiedy zasnął z telefonem w dłoni. Wstawaj! Zagrzmiał głos ojca. Był już wieczór. No tak, wstępne wyniki. Sztywny speaker w telewizji zaczął podawać wstępne wyniki wyborów. Ojciec aż podskoczył ze szczęścia, kiedy usłyszał, że jego kandydat prowadzi. Speaker mówił jednak dalej. Z lokali w całym kraju mamy doniesienia o rekordowej wręcz liczbie nieważnych głosów. Nie wiemy, czy to zamierzona akcja prowokatorów obcych mocarstw, którzy uruchomili wydarzenie w internecie, ale sprawa będzie badana. Wiele z kart było po prostu zabazgranych. Na niektórych z nich udało się odczytać słowo KROF. Speaker urwał. Obraz się zatrzymał, światła w mieszkaniu przygasły. Dało się wyczuć drgania całego budynku, aż w końcu silny huk spowodował, że raptem zawyły wszystkie alarmy samochodów w całej ulicy. Kiedy podbiegł do okna, ujrzał nad budynkami, które otaczały jego osiedle, świetlistą łunę, barwą zbliżoną do mocnego fioletu. Za moment rozległ się kolejny ogromny huk. Nie, to nie huk, to ryk. Ogłuszający ryk, niczym dzikiego zwierzęcia. Ryk tak potężny, że zadrżały szyby w oknach. Hałas nasilał się, a kiedy blask łuny stał się wręcz oślepiający, poczuł jak opada na ziemię. Zemdlał. W tym samym czasie, na drugim końcu miasta, młody mężczyzna zapinał mankiety białej koszuli. Poprawił kołnierzyk i przejechał dłonią po ogolonej skórze twarzy, oświetlanej przez monitory ukazujące obraz z kamer wokół i wewnątrz budynku. Zarzucił na plecy marynarkę i wyszedł z pomieszczenia. Kiedy dotarł na miejsce, nad ciemną rozpadliną, hałas na zewnątrz i ogłuszający ryk były coraz potężniejsze. Pochylił się nad przepaścią, dudnienie przypominające bicie serca, jakie czuł w głowie, było coraz szybsze. Kiedy wypowiedział słowa „już czas”, dudnienie zatrzymało się. Z jamy wydobył się pisk, który skutecznie zagłuszył ryk, jaki dochodził z zewnątrz, gdzieś z ulic miasta. Cały budynek zatrząsł się, a wielki cień zniknął z wyrwy. Dało się teraz dojrzeć dno zwykłej, kilkumetrowej dziury. Ponownie rozległ się pisk, tym razem z zewnątrz. Ryk stał się nie do opisania. Raptem ustał, a fioletowa łuna, która dostawała się do budynków przez każdą szczelinę i okno, bardzo mocno rozbłysła i zgasła. Mężczyzna skierował się do wyjścia, a część budynku za nim, którą właśnie opuścił, zaczęła się osuwać. Pisk na zewnątrz utrzymywał się jeszcze przez moment, ale brzmiał bardziej jak triumf niż przerażenie. Przez miasto przebiegła zielonkawa mgła, a w powietrzu dało się poczuć zapach podsmażonych warzyw, połączony z nieprzyjemnym zapachem zakrzepłej krwi. Musimy się przenieść, powiedział pod nosem, poprawiając krawat i zapinając jeden z guzików marynarki. Dobrze się spisałaś. Po tych słowach pisk ustał, a mgła się rozwiała. Ucichły wszystkie alarmy samochodów, a światła uliczne i w mieszkaniach wróciły do zwyczajnego stanu.
Mężczyzna w garniturze wszedł do swojego pomieszczenia z monitorami i zaczął spisywać notatkę wyjaśniającą uszkodzenie części budynku w wyniku prac związanych z przebudową. Młodzieniec obudził się, czując silny ból głowy. Speaker w telewizorze podawał ostateczne wyniki wyborów. To i tak nic nie zmieni, powiedział do siebie, a pamięć wydarzeń sprzed godziny upływała z ostatniej osoby.